Kochani, ja czasami się dzielę z Wami też swoimi przemyśleniami i dzisiaj jestem zdruzgotana, bo mój syn, który jest w Poznaniu na uczelni, przysłał mi film dzisiaj rano, w którym robot robi mu hot doga. I w zasadzie to powinno być wow, wow, ale nie jest tak wow. Wysłałam to do mojej przyjaciółki, która powiedziała, że w Krakowie Radio Off w tej chwili już też będzie prowadziła sztuczna inteligencja zamiast ludzi. Ludzie zostaną zwolnieni, czy zostali, czy niezależnie od tego, czy to jest już całkowitą prawdą, czy tylko częściową prawdą, to z całą pewnością my w tym kierunku dążymy. Jesteśmy niewolnikami tej wszechpanującej mody na perfekcję. Strzelamy sobie tym w kolano, bo wszystko musi być piękne. Używamy filtrów, zniekształcamy zdjęcia, żeby wszystko było bez skazy. Wszystko musi być czyste. Nic nie może się psuć. To są wartości największe w życiu? Nie, dla mnie wartością w takim razie postanowiłam, że będzie to, że ja czasami wyjdę potargana, bez makijażu, czasami się przejęzyczę, będę się jąkać, nie będę mogła znaleźć czasami słowa, bo ja chcę postawić na naturalność. Zobaczycie, że naturalność już wkrótce zatoczymy koło i naturalność będzie tym towarem deficytowym, do którego wszyscy będziemy dążyć i którego wszyscy będziemy pożądać. A póki co my jesteśmy admiratorami natury. I tak zostanie. Pa!